No jest już po kolacji. Na kolację była pieczeń rzymska z musztardą. Kotkom to nieco wpadło, bo miałem 3 porcje pieczeni rzymskiej. No to rozdałem kotkom. No. Wesoła ciotka Julcia, Zuzia. No, wesoła ciotka znowu coś knuje. Coś knuje. Ona się lubi bawić w ganianego. Ale Zuzia wygląda, że nie ma zamiaru biegać. No, czyli walka na przetrwanie. No jest chłodnawo. Ale chciałem pokazać coś. Nie od tego zacząłem, co chcę pokazać. Chcę pokazać, o, zobaczcie, tu jest okno bocianówki, tam jest siano, a tam ktoś w tym sianie głęboko zakopany śpi. Z tej strony za bardzo nie widać. Teraz zobaczymy, kto to śpi. Czy to baribal? Czy to pieszczoch? Oho. Ciotka już się sposobi, żeby Zuzię pogonić, że Zuzia będzie uciekała, ale Zuzia powiedziała, że nie będzie uciekać. No i ciotka zawiedziona, bo nie ucieka. No to może Julcia będzie uciekała. Szuka do zabawy. No nie ma Romea, bo by na pewno uciekał. No ale dobra, idźmy tam, gdzie pierwotnie miałem iść. I to jest wnętrze naszej bocianówki. Walącej się dach, czekającej na remont. Mam nadzieję, że w maju będzie. No tutaj mamy naszego śpiocha, który śpi zakopany. Sianeczku, sianie. No i zgadłem. To śpi baribal. Baribal, kiciulku. Baribal, pokaż się. Kicia. Siano głęboko. Dziura się zrobiła. Baribalek, pokaż się. Ojej, katarek, a widzisz chłod? O, trochę. Baribal, kiciulek, pokaż się. No, kicia. Pokaż się, baribal. Tu. Tutaj. O, tam. No, o, jest. Pokazał się. Tak, baribal. A możecie przykryć sianem trochę, co? Baribalek, przykryć się sianem. Trochę. O. Zrobimy ci takie gniazdko. Nie. O. I śpi. Jednak siano to jest siano. No tutaj pochowałem te budki, kartony z sianem przed deszczem, przed tym śniegiem. No kotki mogą sobie tu wchodzić. I kłaść się też. O. Może jest tu kilka, nie licząc tych mobilnych domków w postaci pufy. Obudowy maszyny do szycia przenośnej, pojemnik na pieczywo z sianem. Także jest. No i tu są lodówki oczywiście. Też z sianem. O, przyszedł pilot oblatywacz. A kolega co tutaj szuka? No. Poszedł. Poszedł sobie. Wiesz, tu gdzieś biega, już go słychać. Tu panie jego. Na drzewo.
Tak, jeszcze. O! Ha, ha. A tu kogo mamy? Nasza siówka wyszła. Raz. Z podachu chodzi. Julia Kiciulka. No, poszła na drugą stronę. Tutaj ktoś jedzie. Powoli. Twoja siówka. I oczywiście ciotka. I Romeo. I zabawa w ganianego. To jest to. A siówka z góry patrzy. Julia, kicia. Kicia, kicia. No jest taki tor, że bez problemu wchodzą na dach. Z dachu na ziemię. I do kuwety. Widać, że spełnia rolę ta kuweta, bo proszę, zobaczcie ile śladów. Ile śladów kocich grzebania. No. Nie funkcjonuje. A ciotka tutaj przyszła. A Romeo, gdzie ci uciekł? Co? Kicia? Co, ze mną się będziesz bawić w kamienianego? Co? Julka idzie za Romeo. Chyba go szukać. Poszła pod sam płot. A gdzie Romeo poszedł? Romeo gdzieś tutaj poszedł. W tą stronę. Chyba poszedł na mokradła. Tam gdzie są nornice. O, Julia coś tu kopie. Wykopała coś. Może lis zakopał kości. I ta wyczuła. Ciotka też idzie za mną. A gdzie Romeo? Szukamy, gdzie jest Romeo. Gdzieś tutaj poleciał. Romeo! O, jest! Jest tam. Proszę. Proszę, łazi. Pomokradne. Leży jakiś konar drzewa i po nim idzie. Konar leży w wodzie. Romeo, kiciulek! A i Julia jeszcze do niego dołącza. No tak, no jak oni, to ja też. O, Julka na drzewo. Na drzewo. No i co? Wyżej? Tylko tyle? O kurczę. A tu na mokradłach to są nowe atrakcje. Bo i mokro, i nornice, i ptaki dzięcioły w tych suchych drzewach mają gniazda, dziuple wydziobane. O, proszę. I tam poleciał dzięciołek jakiś. No, gdzie on jest? On jest. O, poleciał. Gdzie jest? Mówiłem? Mówiłem, jest cięciołek. Aż. Tu jest kolonia dzięciołów. Nie. Czy to kos? Choroba. Za bardzo tak nie widać. Nie widać tak. Tylko był kontur. A tu kaczka pływa, zobaczcie.
Parakaczek. Parakaczek krzyżówek. O! Ha, ha, ha! To one tutaj gniazdo gdzieś mają. Czyli będą młode kaczuszki pływać niedługo. Będą kaczuszki pływać. Ale zobaczcie, że się nie boją specjalnie. O, a tu Romeo się czai. He, he, do kaczek. Julia tak samo. Proszę, o. O, jak Romeo. Romeo, ty byś musiał pływać, a ty nie umiesz. I wesoła ciotka też. Proszę, ile się nazbierało. Trzy koty na dwie kaczki. A one sobie nic nie robią. Nasz kaczor ładnie ubarwiony. O, zauważył. Zauważył? Ale co? Nie robi alarmu? A Julia tutaj podchodzi bliżej. Ale co z tego? Tam dalej woda. Romeo tutaj z Julią, z wesołą ciotką. Tam jest dziura w płocie, przez którą koty przechodzą na drugą stronę. Romeo dojrzał. A gdzie moje kaczki są? Tu są kaczuszki. Zobaczcie, pływają kaczuszki. O, ładna para. Tu już nieraz filmowałem kaczkę z młodymi. No wiedzą, że tu nie zagraża im niebezpieczeństwo. Ale kiedyś tutaj był wyższy poziom. Było wody gdzieś jeszcze metr więcej. No i była tragedia. Bo to już była zima, się zbliżała, zimno. Woda była zamarzła. Był lód. Jakiś cwaniaczek, pijaczek pofrunęła oka i wylądowała. A jak ładnie zrobiła kółko i wylądowała. Tak jakby wiedziała, że ją filmuję. Pięknie. Proszę. Zobaczymy główkę. O, zaraz niech złapie ostrość jest. Nie krzyczy, nie ucieka, nie robi alarmu. Nasze dzikie oswojone. O, pofrunęły. Ale pofrunęły i tam dalej usiadły. Nie, jeszcze lecą, widzę, że tam lecą. Poleciały jednak. O. Ciotka, kicia! Ciotka przez dziurę przylazła. Kicia! Ciotka! O, chodź tutaj! Bo później nie trafisz. Chodź, kicia! Idziesz? Chodź. Ciotka poszła w poza przestrzeń. A widzisz, jakie tam błoto jest? Jak się trzeba gimnastykować? No. Się gimnastykować trzeba, nie? A nasze urwisy co tutaj? O, Julia po krzakach tam. Ledwie daje radę. Nogi się omskły. Ile tu atrakcji. Jeszcze kąty niepoznane. Julka. Kicia. No, jesteś tu? Jesteś. O, popatrzcie, jak weszła wysoko.
Wyżej, wyżej, no proszę. Wchodź jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. No weszła na 1,5 metra gdzieś. No tak, żeby gałęzie były, to by było gdzieś przystanąć, odpocząć. A tu gałęzi nie ma. A ciotka jest. Kicia. A gdzie nasz pilot oblatywacz? Romeo! Romeo! O, no proszę. Jest, jest pilot. Leci autostradą. Inne dołem chodzą. O, a on górą chodzi. O, jeszcze poszedł. Jeszcze dalej. Pójdzie na osiedle do Jaromina. Romeo, chodź tutaj, kić. O, Julia przeszła przez dziurę. Ciotka wchodzi na drzewo. No coś, ale akcja się rozgrywa. No wiecie co? Coraz więcej. A ten poszedł tam. Zobaczcie, gdzie idzie. Gdzie idzie, o. Widzicie? Pójdzie do Jaromina. Romeo, chodź tutaj. A widzisz? Byś się skitrał. Chodź tutaj. Gdzie ty idziesz? Jak cię tam dopadną koty z Jaromina, to ci znowu wyrwą kawał skóry z tyłka. A, Julia na drzewie tutaj. Za parkanem. O, widać ją w szczelinie. No. Chodź, Romeo. Dawaj. Julia, chodź. Chodź się, kicie. No proszę, będzie szedł. A będzie szedł całym. Tak jak te inne koty. Idzie, proszę. Zasuwa. No w ten sposób to można obejść dookoła cały DPS po parkanach. No. Proszę. Idzie. Julia, chodź! Kicia! Gdzie jesteś? No to ja wiem, gdzie jest. Jest za parkanem. Ale gdzie dokładnie? Gdzie ona jest? Julia! Kicia! Gdzie ty jesteś? Julia! Kicia! Romeo tam siedzi. Na parkanie. Proszę. A Julia może poszła tam. Dołem. No zobaczcie, tu jest takie błocko. Aż niebieskie, bo jeszcze jakieś brudy. A ona gdzieś poszła tutaj. O, jest, mrówcia. Chodź tutaj. Idziesz? Julia, chodź. Kicia. O, ona przeszła tam pod parkanem. Na drugą stronę, tam dalej. O! A Romeo zaskoczył z parkanu. No nie tam chyba. No proszę. Czy ja przejdę tu? Oj. Przeszedłem. Uhuhu. Nogi mi się zapadają, ale chcę zobaczyć, co one tutaj robią. Za parkanem. Julia! Oha, tu śmieci. Ho. Jakie śmieci. Julia! Chodź, kicia. Gdzie jesteście? Kicie. Nie widzę ich. Gdzieś poszły tam dalej. Chyba. Chyba tam jest coś. Nie widzę. No nie wiem, gdzie one są. Gdzieś mi poszły. Ciotka, nie wchodź tam. Tam się można utopić. Chodź. Wracamy. Choroba, one za mną idą. Ja wchodzę w te bagno. Bardziej to one jeszcze bardziej. Ojej, proszę. Zaczynamy się zapadać. Zaczynam się zapadać tutaj. O,
trzeba uciekać stąd. No, bo tak dokańczając, postanowił któryś tutaj przejść sobie na skróty, bo tutaj jest najniżej płot, proszę, i przeskoczyć przez płot, żeby do Jaromina, do sklepu po alkohol. No i lód się załamał, a było głęboko po pachy, wpadł i podobno dostał zawału serca, bo tak został po pachy w lodzie. No ale to nikt od razu nie widział, to dopiero po 2 miesiącach, bo śnieg później padał, przyprószył, w ogóle go nie było widać. Później jak zaczęło topnieć, no to go znaleziono właśnie tutaj. Jak po pachy był zanurzony. No i stwierdzono później, sekcja zwłok, że był zawał. Że nie utopił się, nie było wody w płucach, nic, tylko zawał. A może było i wymrożenie, bo to zimno było, wpadł w zimne, hipotermia. No ale twierdzą, że zawał był. No i po tym całym tragicznym zdarzeniu ogrodzono teren i dano tablicę. Tylko tak ogrodzono taką siateczką, niteczką, że ci nasi miłośnicy Bachusa siatkę, proszę, zmiętolili i nadal przechodzą tędy. A żeby było jeszcze lżej, no to podstawiają sobie deseczkę i kic. No taki jeden mistrz, jak tu patrzyłem, to tam w 2 sekundy już jest na drugiej stronie. Romeo! Julia! Kicie, chodźcie! Ciotka jest bardziej ostrożna, nie poszła. A tamte poszły. Poza przestrzeń. A tutaj nasza jakaś kotka idzie. Kto ty jesteś? Kto ty jesteś? Mamuśka jesteś może? Czy nie mamuśka? Kiciula. Mamuśka, zobaczcie jaka okrągła. Idzie, w ciąży jest. W ciąży, niedługo się okoci. Mam nadzieję, że się okocisz tu na osiedlu. Nie będziesz gdzieś tam chodzić znowu. Za parkan się kocić i później jednego przyprowadza albo przynosi martwego, tak jak było ostatniego roku. Martwego przyniosła. Biciurin znalazł o 5 rano i ją na ogrodzie u niego, jak niosła nieżywego. A wcześniej miała małą kitkę. O, jest Romeo, już tam na płocie. Romeo, chodź kicia. Kiciulku, chodź. Dawaj siostrę. Chodź, Romeo! No, tą drogą koty właśnie z Jaromina też przychodzą. Biegną. Gdzie masz Julię? Julia! Chłodno jest, to mnie drażni. To zimne powietrze. Proszę, jak biegnie. Julia! Kicia! Chodź! Kiciulka! O, a tu jest napis. Teren podmokły, wstęp zbroniony. No ale koty nie umieją czytać. Co tam dla nich takie zakazy? To jest to, co tygrysy lubią najbardziej. No, Romeo, chodź. Romeo idzie. Proszę, i dojdzie. A Julci nie ma. Ciotka, musimy zrobić misję ratunkową po Julię. Julia, kicia, chodź, kiciulka. Ona powinna przejść tymi dziurami znowu do tej dziury, którą wyszła na... O! Widzicie? Ona już tu jest. Ale kurczę, ja tam już kurczę podłamany w niebo. Tutaj jakieś lamenty robię, a ty już tu jesteś. Jaka sprytna. Którędy jak podeszła mnie? Że ja jej nie zauważyłem, no wiecie co? Ha. Jaka cicha? No, no. Proszę.
Wojsko powinno się od niej uczyć cichego skradania. A Romeo, gdzie jest nasz Romeo? Jest nasz Romeo? Gdzie jest nasz Romeo? A tu jest. A ciekicile. No, ale żeśmy wycieczkę zrobiły. Miał być filmik tylko o Baribalu, który śpi w sianie, a wyszła przygoda na mokradła. Wypad na mokradła. O, jaki zadowolony. Proszę. Ile? Im większy bałagan, tym bardziej się kotom podoba. Im więcej taki teren, no o, proszę. A tam kaczek już nie ma. Romeo, chodź, wracaj. Kaczki pofrunęły. Chodź, kiciulku. Tutaj niedobrze, bo jest dużo liści. A jak liście, to i kleszcze są. No ale wytłumacz to kotom. I mamy znowu teren podmokły, wstęp zbroniony. Tutaj wszystkie te liście, może nie wszystkie, ale masa liści, które są zamiatane, zgarniane na terenie DPS-u, to później tutaj zwożą. Jak się nazbiera wielka hałda, która tutaj aż zaczyna pod bocianówkę i pod stołówkę, no to przyjeżdża ciągnik z tym lemieszem, spychaczem i spycha. No i zepchnął, tak zepchnął, że płot w ogóle został całkowicie zniszczony. Czyli cała robota z ogrodzeniem na nic. Mało tu jeszcze wcześniej gałęzie zostały wrzucone na ten płot. Także płot nie istnieje. Jedna z takich tablic ostrzegawczych, która była gdzieś tutaj, została przewrócona i leżała, i tylko jeszcze trochę, to by ją przysypało i by w ogóle jej nie było widać. No to postanowiłem ją odzyskać i tak trochę z przekąsem, z przekorą przykręciłem nad wejściem na razie do naszego osiedla. Uwaga, teren podłotu jest zbroniony. No oczywiście jest to żart, ale tam w tamtym miejscu będzie właśnie też biała, taka pół metra na pół metra płyta plastikowa, gruba na pół centymetra i będzie wycięty kontur kota idącego po płocie, tak jak tu Romeo szedł, czyli będzie widać cztery nogi i ogon w górze. No, jak się świetnie bawią tutaj. A posłuchajcie, jak ptaszki śpiewają. Kosy. I takie to szpaki. No, jak. O, słońce zaczyna powoli zachodzić. Ładnie tak nad budynkiem. Już zaczyna. Czyli będzie się robił zmierzch. Tutaj szpak, nie wiem, czy mi się go uda uchwycić na gałęzi. O, jest. Jest. Nie, to koc chyba. Żółty dziób? Za bardzo nie widzę. Śpiewają ładnie ptaszki. Pięknie się robi. Coraz bardziej zielono.
promienie słońca się rozszczepiają na gałęziach. O, pięknie. Nastrojowy widok. Julcia tutaj, Romeo tam. Romeo tam. Ciotka tutaj. Mamuśka tu. No, mamuśka, ciekawe, ile będziesz miała. O, a tam Zuzia idzie. Zuzia, kicia! Zuzia! O, poleciała. Poleciała chyba do bocianówki. No tutaj dzisiaj przykleiłem dwie kostki masła, jak zwykle. Zobaczcie, jak dzięcioły wydziobały. Tam, gdzie zawsze przyklejam w jedno miejsce masło, teraz skorą wydziobują wokół. O, poleciał nasz. Się nastroszył. Nastroszył, jak się wyprostował. Poszedł. Oszergaj. No, mamuśka nie będzie biegać, w ciąży jest. A młodzież bryka. Julia też tutaj. No, słońce ładnie coraz bardziej. Chowa się za budynek. Pąki się porobiły. I to są liście zawinięte, które się rozwiną z tych pąków. I się zrobi zieleń. Eksplozja zieleni będzie. Eksplozja zieleni. Już niektóre drzewa się zielenią. Zobaczcie tutaj. O. Proszę, na zielono się zrobiło. Ładnie. Pięknie. Ciotka jak prowokuje Julcię do zabawy. Ciotkę nosi. Chciałby pobiegać. A do Romeo iść. Gdzie jest Romeo? Romeo! Kiciulek! Chodź, Romeo! Romeo! Jeszcze trochę, tydzień i się zazieleni. Szpaki się ganiają, pofrunęły. Tak błogo jest. O, jest Romeo. Poleciał. Tak, ogon jak zagięty. Wygląda jak koń wyścigowy. O, i w ciąży nawet mamuśka pobiegła. No to nowość. Udzieliło jej się. A Romeo już tam. Już był tu, już jest tam. Pod tablicą, zobaczcie. O, leci. Tak, ogon ma. Jak koń wyścigowy. A Julia raczej tam. Tak spokojnie, bardziej statecznie. No maści. Tam jest spokojnie, statecznie. Proszę, człowiek nie zna jednak. Już skoczyła na drzewo. A ciotka zaraz się na nią rzuci. Czy się... O, uwaga. Niech podejdzie bliżej. Ojej, wpadła w śmieci.
sprowokuje, żeby Julcia ją goniła. A tu ten mistrz tylko poszedł. Ten ogon tak ładnie zawinie. Taki pałąk. O, zobaczcie, jak sierść nastroszył. Jak uszy postawił. Jak mu sierść stoi. Jaki grzbiet zrobił. Zobaczcie, jaki grzbiet, dosłownie. Romeo! Ciotka! Co to? Romeo to jest dosłownie, jak go patrzę, jak on lata, jak on tu wywija, to dosłownie jakbym oglądał tygryska z Kubusia Puchatka. Jakie jego zachowanie. Jeszcze tylko, żeby brakowało, żeby na ogonie skakał. A Julia co? Toaletę sobie robi na śmieci. Julcia. Kiciulka. Ale jak ona się wtapia. Zobaczcie. O, białe, no to dopiero się odróżnia. A tak, to ciężko zobaczyć, ona tam jest. No. A Romeo tam się przykleił do pryzmy liści z ziemią i zaraz coś tam będzie modził. Się zerwie do jakiegoś galopu nagle. No już pół godziny filmuję, zdałoby się powoli kończyć. Żeby ten filmik nie był przydługi, bo w ten czas stanie się może nieciekawy. O, ogonił Julcie. I może to zamknę taką klamrą kompozycyjną. To znaczy zamknę tym, czym zacząłem. A zacząłem od osiedla. A później pokazałem naszego Baribala leżącego w sianie. Więc może na koniec go pokażę, jak on w tym sianie sobie nadal leży. Zobaczmy go od tej strony, przez szybę, czy go tam widać. No widać go. O, ho, ho. Baribal nie jest sam. Do Baribala dołączyła jego dziewczyna. One zawsze razem wtuleni leżą. I ona nawet pójdzie, położy się na nim. Czyli Zuzia. Zuzia przyszła. Zuzia kiciulka. Z Baribalem. O, to teraz Baribalowi cieplutko. Zobaczcie. Ha, ha, ha. Proszę, jak sobie leżą. Baribal, kiciulku. O, tam Julia wygląda. Za tego krążka główkę widać tylko. Julia, kicia, chodź. Chodź, Julia. Chodź, kiciulka. Julia. Chodź, kicia. No, schowała się gdzieś. No, proszę. A, nie, o, Romeo. Julia na dole, a tu się po dachu lata. Co to po dachu lata? Pilot oblatywać. Już tu jestem, tak? Ledwie byłem na śmieciach, tam na liściach, na bagnach, na mokradłach, już tu. Ruch samochodów się zrobił. To znaczy, że jest zmiana. Czyli godzina 19. A właściwie to już po 19, skoro samochody odjeżdżają, czyli personel, opiekunowie pokojowe odjeżdżają po 12 godzinach pracy. A nasz Barry, ten Romeo siedzi tutaj. O, ciotka wyskoczyła. Mamuśka tutaj. A tam chyba kto? To pieszczek wraca. Bo go nie było. Czarny
Ty, Sfinks. Kolego. Wraca tutaj, zaraz zobaczymy. Czarny to który to może być? Pieszczocha nie było. Pieszczoch, to ty? Kiciulek, pokaż się, kto ty jesteś? Oj, to nie pieszczoch. To jest murzynek. Zobaczcie, on sierść ma. To jest murzynek. Ciotka. A murzynek jest raczej taki indywidualista, on tam nie lubi się bawić, on zawsze gdzieś tam chodzi sam za ten parkan, za trawę i tam czatuje, poluje na nornicę. O, i co Romeo wymyśli? Romeo chodzi tutaj po górze. To jest to, co on lubi. I tak, jedne kotki śpią, proszę, a inne rozrabiają. O, Romeo się przygląda przez szybę. No i co? Wejdzie tam? Wejdzie, zobaczymy z drugiej strony. Julia tutaj. Romeo! Kiciulek, chodź. No chodź. Chodź tutaj. Romeo, chodź. Chodź, kicia. Kici, kici, kici. Romeo, chodź. Romeo, chodź. Chodź, kici, kici, kici. Chodź, kiciulek. No. O, aż Baribal odwrócił głowę. No i zobaczcie, teraz leży mu na plecach. I ma ogrzewanie. Romeo! Kici, kici, kici. Chodź! Kiciulek! Nie, jednak nie. Nie chcę. I co? Nie wejdziesz? A jednak przyleciał dołem. No nic, co będziemy powoli zamykać. Te drzwi, one już się rozpadają. Łamane. No ale czekamy, aż przyjdą tu panowie konserw. To znaczy emerytowany stolarz, pan Bolek. Z drugim emerytowanym panem Jankiem. Mają ustalić z panem dyrektorem cenę, za którą oni na umowę zlecenie naprawią ten dach, także wyciągną, że przykryją aż te domki, no i te drzwi. No i zobaczymy. Miejmy nadzieję, że w maju zaczną i skończą to. Gdzieś tu należy liczyć, że zajmie gdzieś tydzień roboty, ale wcześniej no obmiar, zakup materiałów. To też będzie trochę trwało. No Julcia zgłodniała i przyszła do mobilnego punktu żywieniowego na chrupki. Proszę. Jednak jak się biega, to się później jeść chce. Jeszcze na świeżym powietrzu to się apetyt ma. No to zamykamy nasz teatrzyk. No chyba starczy na dzisiaj. Tak. Jak to bywa w filmach? Końcówka, napisy i koniec filma. Także i my będziemy kończyć w ten dzień. 13 kwietnia 2019 roku, sobota.